VG9, Klaudiusz Wesołek, na liczne argumenty przemawiające za tym, że 6 lat temu w Smoleńsku miał miejsce zamach. No, ci, co są no, z gruntu przeciwnikami takiej teorii, no, przeważnie nie mają jakichś sensownych kontrargumentów. No, wszyscy no, sprowadzają kontrargumenty do tego, że no, co to jakaś spiskowa teoria dziejów, czy no, że przecież oficjalnie wszystko wyjaśniono, jest w porządku. A tak naprawdę nic nie wyjaśniono. Nic nie wyjaśniono. Ja no, od pewnego czasu dałem się przekonać, że z pewnością miał tam miejsce zamach. No i jeden taki kontrargument sensowny, ale nie do końca, przedstawił Korwin-Mikke. To jest manipulator straszliwy, trzeba na niego uważać. I tutaj też. No on twierdził całkiem sensownie, że Rosja takiego zamachu nie przeprowadziłaby na swoim terenie. I to by się zgadzało, patrząc na historię różnych zamachów dokonywanych przez KGB i GRU. Raczej na terenie swoim tego nie robili. Ale tu trzeba dodać jedno słowo. Taki zamach nie mógł być zorganizowany przez samą Rosję. Nie mam tutaj też żadnych wątpliwości już. Moim zdaniem był to zamach dokonany przez partnerów strategicznych, przez Rosję i Niemcy. Wspólnie i w porozumieniu od początku wspólnie przygotowany. Ktoś by powiedział, że tam musiała być jeszcze jeszcze trzecia strona, czyli polski rząd, który z pewnością też brał udział, pomagał, ale ja bym tutaj nie nazywał ich partnerami. Oni po prostu no, byli tam wasalami, którzy wykonywali nakazy no, wielkich, nieprzychylnych nam mocarstw. A wątpliwości mieć nie można. Wszystko, co się działo wcześniej, cała rozgrywka polityczna, wycofanie się Amerykanów z Europy. No jak sami widzimy, było tylko chwilowe. Oni się znowu interesują polityką europejską. No a Rosja i Niemcy to pewnie przewidywały i chciały no zapewne pokazać, że tu już na proamerykańskich polityków nie ma miejsca. I jak mówię, jedyny taki kontrargument przeciwko zamachowi, ale nie do końca słuszny, bo z tym małym zastrzeżeniem, to, że no Rosja gdyby robiła sama, powtarzam, sama taki zamach, nie zrobiłaby go na swoim terytorium. Natomiast no, w takim tandemie Niemcy-Rosja, no, nawet przy udziale no, polskich wasali, no, najlepszym miejscem zdecydowanie była Rosja, no bo tam jednak najlepiej się kamufluje wszystko, najlepiej robi się maskirowkę i wszelkie oszukaństwa. No u nas czy w Niemczech, czy w innym kraju europejskim, no chociaż też to różnie bywa, ale jednak zawsze się znajdzie tam jakaś jednostka, która może pewne sprawy wyciągnąć. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, to oni mieli pewność, że tam wszystko zostanie ukryte. No i tak właśnie było.